Cześć, siemanko. Z tej strony Patryk T25, a witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj zaczynamy siew kukurydzy. Zaczynamy siew kukurydzy dzisiaj. Szymon przyjechał, będziemy siać. 18,5 hektara mamy. Ładujemy właśnie pierwszą tonę nawozu, ziarka już mamy wsypane. I powolutku to będzie szło. Mówię, do zasiania 18,5 hektara, to do odmian to wam zaraz pokażę. 7 rano, 4 maja. I powoli zaczynamy tę akcję. Zaczynamy pole od rzeki, czyli takie w sumie najgorsze do posiania, takie najmniejsze, najwięcej kawałków. A potem przejedziemy pod las, to już powinno to ładnie iść. Sypiemy tonę nawozu Polidap. Będziemy siać Polidapu 160 kg w podsiewaczu. Podsiewaczu 160 kg będziemy siać. No i oprócz tego poszło 250 kornkali i 250 poszło no 250 kornkali, 250 mocznika poszło. No i bierzemy się, ładujemy Polidap i zaczynamy siewy. Traktor brudny po uprawach, ale nawet nie było kiedy go umyć. Praktycznie cały tydzień po pracy uprawiałem. Od tej 16 do 22 codziennie. Nawet po prostu naprawdę nie było kiedy go umyć. Podjeżdżamy ładowaczem. Powolutku, nie śpieszymy się, bo tu jest nierówno. Jest godzina 7 rano, także mamy czas. No dzisiaj, wczoraj w nocy było 2 stopnie w nocy, dzisiaj było 0. Na zbożach, na trawie normalnie był siwy. Także noce u nas bardzo zimne teraz. Kolejne pół tony leci do siewnika. Ładować, super sprawa, zobaczcie. Nie trzeba się nikogo prosić, żeby przyjechał, pomógł ładować. Elegancko się podjeżdża. Dobra, widzimy się, jak już będę siał. Za nami, 2,5 hektara nad rzeką. Tam już mamy podasiewane. Przejechaliśmy na kolejny obręb pól. Tu jest 2 hektary w 3 kawałkach. No i taki tutaj kwadracik jeden. I zaczynamy właśnie kolejne 2 hektary. New Holland T7 175. Kun Maxima 3. Nowy nabytek z gier, paradocki właśnie siewnik. 300 hektarów ma już zrobione. 300 hektarów ma już zrobione. I powiem wam, że te 10 na godzinę jeździmy i wysiewa luz. Tutaj Matej z ładowaczem, będziemy potem nawóz sypać.
i dosiejemy to i lecimy dalej. Miałem powiedzieć wam odmiany kukurydzy, także już idę wam pokazać, co my tu siejemy. Mamy kukurydzę KWS odmiana Amavit oraz mamy coś za FX-a odmiana RGT Inedix. Na poletkach doświadczalnych rok temu, co były u nas w okolicy, Amavit wyszedł najsuszej, a właśnie Inedix miał najlepszy plon. Dlatego mamy te dwie odmiany u siebie w tym roku. Tak to właśnie wygląda. No i tam Szymon sieje i powoli to idzie. No i siejemy dalej. Prawie 6 hektarów mamy zasiane, no zaraz pęknie 6. Idzie to ładnie, zobaczcie, kurzy się. Tutaj widać, że znacznik był, to jest wilgotna ziemia pod spodem, także wszystko jest ładnie. Pogoda piękna, ziemia nagrzana. Także lecimy sobie dalej, cały czas siejemy odmiany to Minetix. No i powolutku, a do przodu, tutaj Szymon 10 na godzinę jeździ. Patrzyliśmy ziarka, to się sieje około 3-4 cm. Także wszystko jest w jak najlepszym porządku póki co. No i teraz już najgorsze kawałki, czyli tam nad rzeką 2,5 hektara w 5 kawałkach oraz 2 hektary w 4 kawałkach mamy zasiane, czyli takie najgorsze pola. Teraz już tutaj skończymy hektar 60, zaraz obok hektar 60. No i zaczynają się już ładne kawałki kwadratowe, długie. Także kolejne 10 hektarów powinno nam już znacznie szybciej iść po prostu, jeśli chodzi o siew. No, potem pójdę do Szymona, do kabiny, trochę pogadamy. Coś nagramy w tym vlogu, parę ujęć z zewnątrz. Szymon ma też drona, więc ponagrywamy dronem też trochę na tym większym polu. Także jakieś wstawki może też będą. I na razie przejeżdżamy na kolejne pole. No, także cześć, siemanko, z tej strony Szymon. Siejemy sobie dzisiaj kukurydzę zestawem New Holland T7-175 model i siewnik Kuhn Maxima 3TS, tegoroczny nowy nabytek. Siejemy sobie na nawigacji FJ Dynamics. Testujemy, jak to będzie działało przy siewie. Przy uprawach w miarę się sprawdziło. W przysiewie tam no nieraz ją coś tam zaboli, jakieś tam odchyły będą, ale nie jest źle. Jak za te pieniądze, to myślę, że jest ok. Siejemy sobie z prędkością 11,5-11,6 na godzinę. Dosyć szybko, ale ten siewnik ma dość dobry wysiew i to nie przeszkadza. Siejemy sobie odmianę KWS Coletis. Miało być nagrywane ogólnie u Patryka coś, ale padła nam kamera i nie nagraliśmy nic. Teraz naładowałem i mówię, nagram coś u siebie, będzie miał Patryk do filmu. U niego już posialiśmy, zasialiśmy prawie 19 hektarów. No teraz u siebie sieje. U nas w tym roku będzie około 130 hektarów. 100 już posiane, jeszcze 30. Ale to już jutro myślę, że skończę. Z nawożenia, no to dajemy tak 270-280 kg mocznika na hektar. 150 kg polidapu w podsiewacz i 250 do 220 kg kornkali, zależy od działki, jakie tam zasobności, jaka jest gleba. No i w ten sposób to wygląda. No, pomału sobie siejemy. Siewniczek się sprawuje elegancko. Zasiano już ponad 300 hektarów w tym sezonie. Także no, myślę, że wynik super.
Szyjemy niecałe 2 tygodnie, także myślę, że dobry wynik. Jak na te 2 tygodnie, to myślę, że fajnie. No i powoli, powoli jakoś to idzie. Tutaj taka lżejsza ziemia, znaczy no lżejsza. Trochę czwórki, ale głównie piątka. Ale to u nas tutaj w rejonie już takie jest, że bardziej przeważa ta piąta klasa. Ale no robi się na tym, co jest. Kukurydzę trzeba zasiać. W sumie kukurydza tutaj najlepiej wychodzi na takich ziemiach. Tutaj trochę mokrawy teren jeszcze. 2 tygodnie temu tutaj nawet nie było mowy o wjechaniu, ale przyszły ładne pogody. Woda sobie wyparowała z gleby i dało się uprawić. No i siejemy. Powoli siejemy. Tak jak mówiłem, u Patryka już zasiane. Teraz u siebie sieje, trochę z wieczora, bo wcześniej nie było czasu. U Patryka trochę się zeszło, bo to kawałki do tego. I trochę nam zeszło czasu. Ale u mnie teraz tutaj na większych kawałkach wjechaliśmy, to idzie robota. Tak gdzieś 4 hektary na godzinę, myślę, że się zasieje. Nawigacja pokazuje 5, ale to wiecie, odchodzi na uwrocie, a na to, na tamto i te dosiewki, jak połową siewnika powiedzmy się sieje, tutaj są wąskie kawałki, bo 25-30 metrów, tylko że długie dosyć to nadrabia. Dlatego też jest fajna wydajność. No, ogólnie z taką prędkością jak się sieje, to rekord miałem jednego dnia 41 hektarów zasianych. Jeszcze trochę muzykę może, żebyście słyszeli. 41 hektarów zasiałem jednego dnia, od godziny 6 do godziny 1 w nocy. Także no wynik super jak na zwykły siewnik, nie do szybkiego siewu, bo to nie jest wiadomo Waderstadt czy Kwerneland powiedzmy. Za te pieniądze myślę, że bardzo super siewnik. I kiedyś będziemy myśleli nad tym, żeby go rozbudować na 8 sekcji, bo jest taka możliwość, żeby jeszcze powiększyć tą wydajność, no i jeszcze więcej, żeby dało się zasiać hektarów w sezonie, tak? No bo tutaj mamy zasiane prawie 350 hektarów i jeszcze ze 150 zostało do siewu, także siewniczek ma co robić. Na nawigacji fajna sprawa, człowiek się tak nie męczy. Wiadomo, jakby cały dzień przyszło tak się wpatrywać w znacznik, w tą kreskę, no to trochę męczy to człowieka. Prawy znacznik mam całkowicie zdjęty, bo jak już sieje na znacznik, to już są bardzo wąskie kawałki, to sieje je po prostu dookoła. A dlatego tylko lewy przydaje się, prawy jest zdjęty, bo tak to na drogach trzeba uważać, żeby nie zawalić gdzieś oznaki. No i tak to jest, podnosimy sobie, wykręcamy. Wykręcamy, lecimy dalej. Hektary uciekają. Oporowo jest siane. Także tego. U Patryka były zasiane dwie odmiany, nie wiem czy tam mówił. RGTI Nedix i KWS Amavit. Amavita chyba tam wyszło 10 hektarów, a Inedixa 9 czy jakoś tak. No mniej więcej tam po pół tej odmiany i pół tej. U nas no jest kilka odmian, są 4 odmiany z KWS-u, 2 odmiany z Farmsatu. Jedna ta RGT Inedix. Lidea jest też jakaś nowość, tam wziąłem odmianę jedną. Już nie pamiętam tam nazwy odmiany. Jest też pioniera troszeczkę. No i to chyba tyle w sumie. KWS-u najwięcej siejemy, jakoś tak co roku bardziej mamy przekonanie do tego KWS-u. Fajnie wychodzi to wilgotnościowo i z plonem też. No w tym roku niektóre odmiany no rewelacja były. Także mówię, bardziej się trzymamy tego KWS-a. 4 takie topowe odmiany mamy i myślę, że będzie dobrze. Na siewnik na razie nie narzekamy. Sprawdza się. Także jest dobrze. Nasiona wysiewa tak jak powinien.
Nawóz też. Nie to, że tam coś oszukuje. Przy takiej prędkości nie ma problemu z wysiewem. Jak widzicie, trochę nierówno na polu, ale to dziki trochę nam poryły i dlatego może być troszeczkę nierówno. A tym bardziej, że jedziemy ponad 11 na godzinę, no to też troszeczkę odczuje się te nierówności. No i powoli siejemy. Połączę się z wami jeszcze później, jak będę zasypywał może nawóz albo nasiona, to wam coś jeszcze opowiem. Także do później.